Kevin Bichter, nowy rekordzista Stanów Zjednoczonych. 233,5 metra dzisiaj w serii próbnej. Dotychczasowy jego rekord życiowy to 218,5 metra z Oberstdorfu z tego roku. Wymazał więc ten wieloletni rekord Alana Alborna. Tak, z brodą. Z brodą, bardzo długi, kilkunastoletni rekord Stanów Zjednoczonych, 233,5 metra. A jak teraz będzie? Metr na sekundę, wiatr pod narta, więc dobre warunki ma Kevin Bichter. Mocno, dynamicznie wyszedł z progu. Tutaj złapał to noszenie. No, pięknie! Ależ kapitalnie Kevin Bichter! No to jest jego dzień dzisiaj. 233,5, a teraz 244,5 metra reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Brawo, brawo! Brawo, mają lotnika. Mają lotnika. Myślę, że i Quinn Jones, Alan Alborn, ci, którzy kiedyś walczyli o punkty w skokach narciarskich dla drużyny spod gwiaździstego sztandaru, teraz mają godnego następcę. Kevin Bichter, 244,5 metra, odjętych 23. Trener w szoku. Myślę, że nie tylko trener, ale także sam zawodnik. Brawo, nowy rekord życiowy. Noty nieważne są. No i życzę Kevinowi, by skoczył jeszcze dalej niż to, co pokazał podczas pierwszej części rywalizacji. W pierwszej części Kevin Bichter 244,5. On tutaj próbuje. Oj. Za długo wyczekał z lądowaniem. Chciał ciągnąć ile się da te metry do końca. Niestety opóźnił zbyt niebezpiecznie moment lądowania i tak to się skończyło. Oby nic. Przeciągnął ten skok. Tak. Przeciągnął ten skok Kevin Bichter. Ach, coś bardzo boli. Widzimy, że zwija się z bólu Amerykanin. Już służby medyczne przy nim. Oby nic poważnego się nie stało. To, o czym wspominałem, Kevin Bichter dzisiaj podczas serii próbnej 233,5 metra w serii konkursowej, tej pierwszej. 244,5, a tutaj chciał dalej, chociaż rozkuśtało tak, go na końcu. Te narty zaczęły tańczyć. Do samego końca. O, proszę zobaczyć, nie zdążył dostawić lewej narty. Oj, i zrolowała się ta narta pod nim. To jest bardzo bolesne. Do tego upadł na bark. Proszę, tutaj ogromne problemy przy lądowaniu. Zakrawędziowała. Oj, boję się, że tam może być problem z obojczykiem. Tutaj jeszcze dodatkowo. To jest ogromna prędkość, z jaką...